Witajcie, kilka osób wspominało mi, że przydałby się jakiś update. Zastanawiałem się, czy zrobić tylko update odnoszący się do samych zbiorników, czy też do wszystkiego, co dotyczy kanału Mozarta i ogólnej sytuacji, która też wymaga wzmianki. I postanowiłem to podzielić na dwie części, choć pewnie w każdej z nich znajdą się tematy, które mogły być gdzie indziej. Ale tak to jest, jak mam natłok myśli i pomysłów. Wtedy chciałbym wszystko od razu, jak małe dziecko. W zasadzie boli mnie, że nie mogę przewrócić się na ziemię i wjeżdżać nóżkami z gniewu i frustracji. Ale biorąc pod uwagę metraż i dużą ilość sprzętów, ciężko znaleźć miejsce do walnięcia na glebę. Na samym początku, zanim jeszcze zacznę marudzić, wielkie, ale to naprawdę wielkie podziękowania dla kolegi Daru Neo, który oglądał mój poprzedni film, gdzie wspominałem o braku ryb. Postanowił podzielić się swoimi żyworódkami. I to już jest miłe. Ale to, że przywiózł mi je do łodzi z zawiercia, to już jest mega. I nie mam słów. Po prostu dzięki ci wielkie. W dobie komerchy i niechęci ludzi do siebie to jest coś, co warto pokazywać i promować. To nie znaczy, że powinniście teraz zawalić mnie słoikami z rybami. W każdym razie miło mi bardzo, że są jeszcze tacy ludzie jak Daru. Dzięki. Kontynuując temat podziękowań, muszę nadrobić zaszłości, kiedy nie robiłem filmów, a rzeczy działy się różne. Kolega ombler87 postanowił, Podarować mi do dalszej pracy wokalnej, <głodnie> ładnie to brzmi, no ale chyba inaczej trudno to nazwać, czyli do robienia lektora w filmach, ale też do śpiewania. Mikrofon Shure SM7B. To profesjonalny mikrofon do wokalu, z którego między innymi korzystał niejaki wybielony miłośnik dzieci nie swoich, któremu nos odpadł. Z początku nie chciałem go przyjąć, to znaczy nie wybielonego, tylko mikrofonu, bo to prezent dużej wartości. Możecie sobie sprawdzić jego obecną cenę. Ale Ombler mnie przekonał, i mikrofon dotarł do mnie spoza granic naszej wspaniałej mlekiem i miodem płynącej Polandii. Cała sprawa miała miejsce jeszcze w zeszłym 2020 roku, ale nie miałem okazji podziękować. Tak więc teraz oficjalnie dziękuję bardzo. Na razie mikrofon czeka na lepszy czas finansowy, bo niestety to urządzenie nie będzie pracować bez przedwzmacniacza. Więc muszę uzbierać między 400 a 600 zł, żeby takowy przedwzmacniacz zanabyć. A to trochę potrwa. Ale co się odwlecze, i tak dalej, i tak dalej. Na tym zakończę oficjalne podziękowania, które należały się kolegom. Cały czas patrzymy na akwarium 375 litrów. Akwarium jest zarośnięte, ale jest zarośnięte raczej w górnych partiach. Powód? Jeśli góra dostaje światło, a dół nie, to dół nie rośnie. Tu występuje konflikt interesów akwarysty. Chcę oglądać rośliny, które wyłażą ze zbiornika i rosną na zewnątrz. Super, ale ma się to nijak do zachowania życia roślinnego na dole. Oczywiście, aby dół był ładniejszy wystarczy całą górę wyciąć i czubki posadzić w miejscach całych starych roślin. I to czeka to akwarium w przeciągu jakiegoś tygodnia, bo jeden z kolegów poprosił o rośliny z przycinki. Tak więc jeszcze się wstrzymuję, choć cholernie jestem niecierpliwy. Ale przez trzymanie tak wysoko rosnących roślin strasznie przerzedziły mi się nawet kryptokoryny. Już o żadnym trawniku nawet nie wspominając. Ale w przeciągu tygodnia mam nadzieję tą sytuację opanować i zrobić sianokosy. Było tu sporo gatunków, ale też sporo się pomarnowało przez brak czasu i ogólną niechęć do robienia czegokolwiek. Trzeba to opanować. Na pierwszy ogień pójdą wszystkie hygrofile. Zostaną z nich tylko szczyty, które posadzę jak zwykle z tyłu akwarium, ale w większej gęstości, bo mi się zaczęły mimowolnie rozłazić po zbiorniku. Choć to też moja wina, bo hygrofile nie pełzają specjalnie po nie, raczej dążą do wylezienia z akwarium, co widać na zdjęciach. Wtedy cały dół ogołacając z liści. Nie wygląda to atrakcyjnie. Góra ładna, a dół do bani. Normalnie czasami mam wrażenie, że duchy grofili to kobieta pozbawiona makijażu. Wiem, naraziłem się. Ale co mi grozi? Nothing, jak mówią gruzini. Lisimachia, która powinna pełzać po dnie, leci do góry jak szalona. Również zostawiając od dołu łyse łodygi. Ale przynajmniej cieszę się, że nadal egzystuje i będę mógł z niej coś jeszcze zrobić. Pociąć, powsadzać i namnożyć. Niech sobie rośnie ku chwale partii i prezesa wszystkich prezesów. Ku mojemu zdziwieniu żyje jeszcze hygrofilia polisperma, która wydawało mi się, że wyginęła. A jednak trzyma się jak pijany latarni, a jednak mimo pandemii jakowaś Ludwigia egzystuje, kicha trochę poplątała się z innymi i też goła od dołu. Będzie trochę roboty, żeby to porozdzielać i gatunkami posadzić jakoś sensownie, ale taka robota to podobno sama przyjemność. Podobnie jest z Anubiasem, trafił tu z innego zbiornika, wrzucony po prostu na bezczela, żeby nie zginął, ale bez ładu i składu. Gdzie było miejsce, tam wylądował, ale żyje, czyli uratowałem dziada, podobnie jak tą krypcie. Jej pra, pra ojców, matków przywiozłem wiele lat temu z Błaszek. I do tej pory roślina żyje mimo wielu perturbacji, mam do niej pewien sentyment i nie chciałbym, żeby wyginęła. Jest jeszcze walisneria w formie szczątkowej po głębokiej przycince i wywaleniu połowy masy z akwarium. Zaczęła wszystko zarastać i przerastać. Więc tak jak sami widzicie, praca przede mną, ale tak jak powiedziałem wcześniej taka robota to sama frajda. No może trochę przesadziłem z tą frajdą, ale mimo wszystko czekam na tą chwilę z pewną dozą niecierpliwości. Co do ryb, to jest ich tu mało, a nawet bardzo mało. Jedna brzanka, kilka zbrojników i kilka kirysków. I to cała obsada. Trochę ślimaków różnej maści uzupełnia ten biedny skład. Przypomnę dla tych, którzy niedawno zaczęli oglądać moje filmy, że to akwarium ma 375 litrów. Jego historię można obejrzeć w innych filmach na moim kanale. Akwarium rozpoczęło żywot w 2016 roku, więc ma dzisiaj 5 lat. I tyle ma ziemia, która jest w podłożu. Za oświetlenie odpowiada belka od którą widzicie i filtr, który jest chiński i tak jak zapowiadali swego czasu inni akwaryści, przestał tłuc powietrzem w głowicy i wyciszył się do poziomu profi filtrów za znacznie większe pieniądze. Ten filtr to Sansan HW304A. Jest też jakaś grzałka, która nadal grzeje i trzyma temperaturę. Chociaż nie wiem co ona tam może trzymać, bo mam w domu taką temperaturę jak w tropikach, pomimo zimy. Akwarium, tak jak kiedyś powiedziałem, wymaga większych zmian niż to, co chcę zrobić. Ale powiązane jest to z moim drugim zbiornikiem i na razie nie udało mi się tego wszystkiego zaplanować logistycznie. A że nie jestem osobą działającą spontanicznie, więc to musi trwać. Jak z wyrzuceniem choinki. Już koło maja-czerwca plan zaczyna nabierać kształtów. Wiem, ten update nie był zbyt długi, ale dwa tematy w jednym z kolei byłyby za długie. Tak więc żegnam się z wami do następnego filmu. Przy okazji przypomnę, że warto zasubskrybować kanał, jak i go wspierać, wduszając klawisz wesprzyj. Dzięki czemu będziecie mieli dostęp do atrakcyjnych bonusów, w których będzie przybywać. Można też wspierać kanał poprzez PayPal. Linki pod filmem. Jeśli film wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli się nie spodobał, to na jedynce jest właśnie koncert disco polo. See you later, elevator, jak powiedział pewien Anglik do urwanej windy. A, bym zapomniał. W następnym filmie powiem Wam o wodzie i podłożu w tym zbiorniku. O moich spostrzeżeniach, przypuszczeniach, wrażeniach i innych eniach. Dobranoc.